Mam dziewczynę, która no. popełniła samobójstwo. Znaczy to próba, na szczęście nieudana, bo poszła do fryzjera, zrobiła sobie fryzurę. E, większość było lajków, ale paru de napisało, że źle wygląda. A powiedziało to w przestrzeni Facebooka, czyli publicznej. Mhm. I ona nie wytrzymała presji, poszła do fryzjera, znowu zmieniła fryzurę i znowu paru facetów z klasy ją skomentowało, tak jak skomentowało, no i nie wytrzymała presji, połknęła tabletki, wylądowano toksykologii, odratowano ją, bo my sobie nie zdajemy sprawy, co to jest hejt. Te takie ha, 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 te buźki, nie co? Pokolenie młodych, które teraz wyrosło, no to jest pokolenie męczenników, tylko że oni nie będą ginęli tam na arenie z lwami, tylko zniszczeni przez szyderstwo, ironię. Przyznaj się teraz przy klasie i powiedz słowo Jezus. Nie. Fundacja służąc życiu.